miałem kontrakt, byłem w Lechu Poznań 3 lata prawie. Potem mnie przedłużyli teraz ze mną na początku lipca kontraktu. Trafiłem do Bałtyku Gdynia, miałem tam dosyć zarejestrowane, ale do tej pory mi się nie udało przeprowadzić transferu. No i jakoś parę dni temu zadzwonił do mnie pan Kniat i zaproponował mi, czy nie chciał tutaj do Elany trafić. No i się oczywiście zgodziłem i jak na razie nie żałuję tego. Z dyrektorem Patrykiem Kniatem już wcześniej współpracowałeś? Tak, w Poznaniu z nim współpracowałem, w rezerwach mnie trenował przez 1,5 roku. Powiedz, jesteś gotowy do gry od jutra? Jutro jest mecz Polonia Środa Wielkopolska. Ty jak byś określił swoje? Bo no, nie jest jakby tajemnicą, że nie miałeś teraz kontraktu, więc ty przygotowywałeś się normalnie, jakoś tam we własnym zakresie? Nie. Trenowałem od Bałtyku Gdynia. Okres przygotowawczy z nimi przeprowadziłem. W Poznaniu też jak byłem, ten lipiec to też tam trenowałem, ale w meczu nie grałem właśnie. Ale czuję się dobrze. Myślę, że mógłbym zagrać, choć wydaje mi się, że trener może się mnie wystawić tak szybko, jak dopiero wczoraj przyjechałem. Jak byś określił siebie jako piłkarza? Jakieś mocne strony, charakterystyka twoja? No, jako defensywny pomocnik biorę. No to wydaje mi się, że odbiór piłki, podanie i rozrzucenie, no to cechujemy to. Dobra. Dokładność podania. Powiedz, no miałeś okazję poznać Toruń? Byłeś na stadionie już? Nie, jeszcze nie byłem. Przyjechałem wczoraj po południu, od razu potem był trening i po treningu pojechałem do swojego mieszkania i tam spędziłem wieczór. Poznałem z kolegów, z którymi mieszkam. Nie miałem jeszcze okazji wyjść na miasto. No jak podoba ci się zespół? Poznałeś już jakieś? No tak się wdrażam powoli tam w atmosferę, ale jest bardzo dobrze, podoba mi się.